Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę, godzina 19, więc jak co drugi tydzień mamy swojego live'a dotyczący szeroko pojętego dobrostanu. Ja nazywam się Marzena Kwiatkowska i jestem naturoterapeutką z taką specjalnością neurorefleksologia twarzy, ale również wykonuje wiele innych metod, na przykład neurorefleksologię stóp, czy koreańską terapię dłoni, albo na przykład zabiegi gua sha. Chwalę się dzisiaj po to, ponieważ jest to informacja dla nowych osób, żebyście mogli stwierdzić, czy warto mnie posłuchać. I dzisiaj znowu nie mam slajdów, nie mam ich specjalnie, więc możesz się spokojnie rozluźnić i w tle możesz słuchać to, co mam dzisiaj dla Ciebie do powiedzenia. Albo jeżeli chcesz naprawdę z tego live'u wynieść coś dla własnego zdrowia, dla siebie, to proponuję trochę przysiąść i posłuchać na temat diety przeciwzapalnej. Jest to temat może niełatwy, ale myślę, że bardzo potrzebny, ponieważ wokół tematu istnieje też tego tematu, istnieje też wiele mitów i myślę, że istnieje też trochę niezrozumienia, więc postaramy się dzisiaj sobie to wszystko usystematyzować. Dzisiaj w ogóle miał być taki live, w którym miałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytania, ale niestety tych pytań nie macie, więc jestem dobrej myśli, że wszystko to, o czym do Was mówię, jest dla Was jasne, zrozumiałe i dostępne, czyli fantastycznie, że wszystko rozumiemy. I tak jak powiedziałam na początku, wróćmy do tej diety przeciwzapalnej. Ja dzisiaj Wam opowiem trochę od strony takiej terapeutycznej, mocno terapeutycznej, a zainspirowała mnie do tego książka, którą Wam tutaj pokażę. Jest to mój mentor, którego bardzo lubię czytać i słuchać. Nazywa się Deepak Chopra, a tą książkę napisał on ze swoim, można powiedzieć, kolegą, z lekarzem, bo Deepak Chopra reprezentuje nurt Ajurwedy, ale po prostu on jest takim pionierem medycyny integrującej, a drugi pan jest tak naprawdę profesorem neurobiologii i pionierem w dziedzinie poszukiwania genetycznego podłoża chorób neurologicznych. Więc bardzo mądrzy panowie i bardzo tutaj dużo fajnych rzeczy na temat diety przeciwzapalnej napisali. Ja Wam się dzisiaj postaram się to wszystko przybliżyć. No i słuchajcie, i czym jest ta dieta przeciwzapalna? Jak sama nazwa mówi, ma na celu osłabienie naszych stanów zapalnych. A co jest przyczyną powstawania różnego rodzaju stanów zapalnych? No to jest na pewno nadmiar cukru, nadmiar soli, nadmiar tłuszczu, żywność przetworzona, ale tak naprawdę to nie jest tylko przyczyną, nie jest tylko niezdrowa dieta, ale również nasz styl życia, czyli tak naprawdę na Twoje stany zapalne wpływa to, co myślisz, jakie masz emocje, czy masz też nadmiar stresu, to gdzie mieszkasz, jakie urządzenia i otoczenie na Ciebie oddziałuje, więc tak naprawdę sama dieta nie wystarczy, żeby uchronić się przed słabym, przewlekłym stanem zapalnym. Bo umówmy się, że jeżeli mamy jakiś mocny stan zapalny, no to generalnie my jesteśmy go w stanie zauważyć i wiemy, że on jest, bo często jest to jakieś miejsce bolesne albo zaczerwienione, albo mamy gorączkę, albo coś się gwałtownego dzieje, ale niestety część z nas w ogóle nie jest świadoma, że istnieje coś takiego jak słaby, przewlekły stan zapalny. I słuchajcie, ciągle są prowadzone takie nowe odkrycia, jak właściwie ten
słaby, przewlekły stan zapalny wpływa na rozmaite procesy organizmu. Bo niestety taki ten niewidoczny stan zapalny, czyli słaby, przewlekły, to jest bardzo istotnym wrogiem naszego organizmu i tak jak powiedziałam na początku, może on zaatakować po prostu skądkolwiek. No to skąd się bierze taki stan zapalny? Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z dwiema sytuacjami. Pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy białe krwinki i inne komórki odpornościowe rzucają się do walki z zagrożeniem, które jest niekoniecznie reakcją zapalną. To w takim przypadku komórki nie mają żadnego realnego zadania do wykonania, więc niestety mogą zacząć atakować komórki własnego ciała. A druga sytuacja jest wtedy, kiedy istnieje niewielkie zagrożenie, które jest rzeczywiste, ale go niestety nie zauważamy i wtedy reakcja odpornościowa jest regularnie uruchamiana, ale nie rozwiązuje ona prawdziwego problemu. I teraz bardzo ważne, wprowadzenie diety przeciwzapalnej może zadziałać na stan zapalny w drugiej sytuacji, tylko i wyłącznie, bo dieta wpływa na układ pokarmowy i na procesy trawienia. Teraz sobie przybliżmy trochę tak pokrótce opowieść o trawieniu z takiej innej perspektywy, bo prawidłowe strawienie posiłku wymaga zaangażowania całej gamy mikroorganizmów, czyli bakterii, które rozkładają poszczególne składniki odżywcze i z czasem kolonia tych bakterii ewoluuje we własny ekosystem w ciele człowieka, który nazywamy mikrobiomem. I na temat mikrobiomu już niejednokrotnie na naszych live'ach Wam opowiadałam, ale na pewno pamiętacie, że mikrobiom rezyduje głównie w jelitach, ale pamiętajcie, mamy również mikrobiom na naszej skórze, pod pachami, w miejscach intymnych, na przykład w pochwie, w jamie ustnej, w nosie i w zatokach. I znaczenie tego mikrobiomu jest naprawdę olbrzymie, a spożywane przez nas jedzenie wpływa bezpośrednio na nasz mikrobiom. Te nasze wszystkie bakterie, z którymi mamy do czynienia, nie są naszymi intruzami. Można też spokojnie powiedzieć, że mikrobiom jest Twoim DNA w takim samym stopniu jak DNA w komórce Twojego serca czy mózgu. Czyli najnowsza nauka mówi, że DNA człowieka zawiera dużo DNA mikrobiomu, który się z nim zasymilował podczas milionów lat życia na Ziemi. Czyli można by było powiedzieć trochę w taki śmieszny sposób, że jesteśmy jednym dużym chodzącym mikrobiomem. Myślę, że wiedzy na temat mikrobiomu jelitowego nigdy nie jest za wiele, bo to ciągle jest taki temat trochę niezrozumiały. Więc przybliżmy sobie tutaj kilka ważnych aspektów dotyczących mikrobiomu jelitowego. Takich, że na przykład mikrobiom jelitowy może się różnić w zależności od kultury, bo w każdym z nas zmienia się nieustannie w reakcji na dietę, na stres i na emocje. Czyli te trzy rzeczy są bardzo ważne dla Twoich bakterii jelitowych. Z powodu tego, że mikrobiom jelitowy jest bardzo złożony, nie zdefiniowano jeszcze, czym jest normalny mikrobiom jelitowy. A podstawą prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu zdrowego, jelitowego, jest szeroka gama naturalnych posiłków bogatych w owoce, warzywa i błonnik. Niestety współczesna dieta bogata w cukier, sól i tłuszcz oraz w żywność przetworzoną, szczególnie różnego rodzaju emulgatory i sztuczne słodziki, a uboga niestety w błonnik,
może zniszczyć twój mikrobiom jelitowy. No i kiedy ten mikrobiom jelitowy jest uszkodzony lub osłabiony, nasze bakterie zaczynają uwalniać endotoksyny. To są takie produkty uboczne działań mikrobiomu. I jeżeli te toksyny przenikają przez ścianę jelita do krwiobiegu, to występują wtedy wskaźniki reakcji zapalnej, które nie znikną, dopóki te toksyny nie zostaną usunięte z organizmu. I stan zapalny wywołany przez mikrobiom może spowodować problemy tam, gdzie dociera krwiobieg, czyli tak naprawdę wszędzie, bo krew krąży po naszym całym ciele. I teraz już w tym momencie myślę, że już nikt z nas nie podda w wątpliwość to, czy warto dbać o nasze jelita i przewód pokarmowy. A jeśli mówimy o dbaniu o jelita i o przewód pokarmowy, to będzie nam do tego potrzebny, oprócz naturalnych produktów, czyli diety, będzie nam potrzebny dobry probiotyk i prebiotyk, czyli tak naprawdę błonnik, który jest jedzeniem dla naszych bakterii. Bo jeżeli w ogóle mówimy o mikrobiocie, no to trzeba rozróżnić te pojęcia probiotyk, prebiotyk. I teraz słuchajcie, probiotyk to jest taki produkt spożywczy albo suplement, który zawiera korzystne mikrobiomy zasiedlające twój przewód pokarmowy. I jeżeli chodzi o suplement, no to na ten temat już wam opowiadałam, ale chcę wam jeszcze raz pokazać, jak to zawsze pokazywałam firmę Nutrilite na slajdach. Teraz popatrzcie, mam tutaj na żywo te probiotyki. Pokazuję tylko dlatego, żebyście wiedzieli, że ja i cała moja rodzina, bliżsi i dalsi znajomi oraz pacjenci spożywamy tego typu probiotyk tylko dlatego, że w jednej saszetce jest on bardzo wygodny w użyciu. Możesz go zabrać wszędzie, gdzie chcesz ze sobą, do kieszeni. Jest tutaj 6 miliardów bakterii i witaminy z grupy B i to są witaminy dobrego samopoczucia. Bo pamiętajcie, tak jak czują się twoje jelita, tak też czuje się twój mózg i takie też masz ty sama czy sam samopoczucie. Jeżeli chodzi o prebiotyk, to znowu to są takie produkty spożywcze albo suplementy zawierające błonnik roślinny. Ten błonnik, tak jak wspomniałam wam już wcześniej, jest to pokarm dla twojej mikrobioty, które są obecne w twoim przewodzie pokarmowym. I tutaj znowu, żeby nie być gołosłowną, wy już ten produkt znacie. To jest produkt spożywczy z błonnikiem. I tutaj są trzy rodzaje błonnika. Oczywiście od firmy Nutrilite. I znowu to, co kocham najbardziej w tej firmie, to to, że jest ona bardzo ekologiczna, bardzo zdrowa, ale też bardzo ma innowacyjne, fajne rozwiązania. I znowu ten błonnik mamy w takiej saszetce. Po prostu wsypujesz z tej saszetki do wody, rozpuszcza się i możesz wypić. Więc dla zabieganych ludzi jak najbardziej godne suplementy, diety do polecenia. Ale wróćmy znowu do tematu głównego. Ja mam taką tendencję odbiegania od tematu. I teraz tak, słuchajcie, zasada zgodnie z najnowszymi wynikami badań jest taka, że najpierw skup się na prebiotykach, czyli skup się tak naprawdę na tym, żeby umożliwić mikrobiomowi uwalnianie tych endotoksyn wywołujących reakcję zapalną. Czyli wprowadzenie nowych bakterii jelitowych do organizmu nic ci nie pomoże, jeżeli twoja dieta będzie uboga w to, czyli w co? Czyli w błonnik tak naprawdę. O błonniku już kiedyś naprawdę mówiłam bardzo dużo przy okazji mikrobioty jelitowej. I ten błonnik tak naprawdę ma szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o nasz organizm, ale ja tutaj się nie chcę powtarzać. Jeżeli nie pamiętasz informacji o błonniku, a interesuje cię ten temat, to proszę zajrzyj do filmiku pod tytułem Mikroflora bakteryjna jelit.
I pamiętaj, nie musisz się martwić błonnikiem, jeżeli zapewnisz sobie w swojej diecie takie produkty jak fasola i groch, pełne ziarna, czyli płatki owsiane, chleb razowy, chleb wieloziarnisty, wszystkie owoce, wszystkie warzywa, siemię lniane, łupiny, nasiona babki, płeśnik, otręby owsiane, płatki owsiane na bazie otrębów, orzechy i nasiona, soczewica i inne nasiona strączkowe. I teraz wprowadzenie tej diety przeciwzapalnej to naprawdę jest bardzo ważna misja dla każdego z nas, jeżeli mamy być zdrowi i jeżeli chcemy prowadzić szeroko posuniętą profilaktykę odnośnie swojego zdrowia. Jaka teraz powinna być dieta przeciwzapalna? Oczywiście składniki powinny być naturalne, ekologicznie i najlepiej, jeżeli to będą produkty pochodzenia roślinnego. Jeszcze tutaj też panuje bardzo dużo mitów, że a co ja teraz mam jeść i skąd ja sobie tak dużo kalorii zapewnię. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach prawdopodobnie nie potrzebujemy już aż tylu kalorii, jak się nam wydaje, bo kiedyś uważano, że dla osoby prowadzącej umiarkowany tryb życia przysługuje około 2 do 2,5 tysiąca kalorii dziennie. Jednak dzisiaj na podstawie badań mówi się coraz głośniej o tym, że osoby o ekstremalnym, niskim, nieaktywnym stylu życia, to jest na przykład praca całe dnie przy komputerze albo całodniowe granie w gry różnego rodzaju, i wtedy takie osoby, które cały dzień siedzą przy różnych komunikatorach, powinny przyjmować 1200 do 1500 kalorii dziennie. A kiedyś taką liczbę kalorii uważano za dawki głodowe. Więc słuchajcie, niestety nasz styl życia bardzo się zmienił i może nie bójmy się, że sobie nie zapewnimy właśnie aż tylu kalorii, bo może tak naprawdę aż tylu kalorii po prostu nie potrzebujemy. Tańsze kalorie nie są tym samym, co odżywcze kalorie, bo obecnie jesteśmy uzależnieni od tak zwanych pustych kalorii, czyli na przykład cukier, który często pochodzi z syropu kukurydzianego, albo na przykład tani tłuszcz, jakim jest olej kukurydziany. One są generalnie, ten cukier i olej kukurydziany są wykorzystywane do produkcji żywności przemysłowej, ze względu niestety na, znaczy niestety są wykorzystywane, ale ze względu właśnie na niską cenę. Szczególnie jest to obecne w żywności przetworzonej i też w śmieciowym jedzeniu. I w tego typu jedzeniach, czyli żywność przetworzona, różnego rodzaju fast foody, liczba kalorii jest większa, ale wartości odżywczych tam nie ma żadnych albo niewiele. A co jest wartością odżywczą? Pamiętajcie, błonnik, minerały i witaminy. Więc o to chodzi w produkcie spożywczym. Możesz go zjeść wiele mniej, byle był tam błonnik, minerały i witaminy, bo tego potrzebuje twoje ciało. I dlaczego mówiłam, że produkty powinny pochodzić z produktów roślinnych, czyli to, co jemy, powinno pochodzić z produktów roślinnych, bo trochę takie masło maślane się nam zrobiło. Dlatego, że produkty roślinne to jest to, co dostajemy od natury i one tak naprawdę nie uzależniają, tak jak na przykład fast foody, bo niestety w fast foodach mamy dużo cukru, dużo tłuszczu, dużo soli i takie jedzenie o nadmiarze cukru, tłuszczu i soli, które wprowadzano nam sukcesywnie po II wojnie światowej, to wprowadzenie było bardzo szybkie i nasze ciała nie zdążyły się przystosować do takiej zmiany, bo całe pokolenia przed nami, pamiętacie, że żywiły się tylko naturalnymi produktami pochodzenia roślinnego i za to nieprzystosowanie dzisiejsze pokolenia niestety płacą bardzo wysoką cenę.
I tą ceną jest otyłość, cukrzyca typu drugiego, nierównowaga hormonalna, insulinooporność, alergie różnego rodzaju pokarmowe, czyli tak naprawdę gro chorób, których podłożem jest delikatny, mały, przewlekły stan zapalny, ale który trwa długo tak naprawdę w organizmie i taki, których my nie jesteśmy w stanie tak szybko zauważyć. Jeżeli jeszcze mówimy o fast foodach, bo ciągle widzę, że te grzechy pokotują w naszej diecie, nie tylko w waszej, ale również czasami u mnie w rodzinie, to pamiętajcie, że fast food powoduje zwiększenie łaknienia nie tylko na sól i cukier, ale też na takie smaki jak słodki, kwaśny i słony. I na przykład takie smaki, patrząc od tego pojęcia medycyny chińskiej, czyli smak słodki, kwaśny i słony, posiada na przykład szczęśliwy posiłek, czyli happy meal. No a kto zjada najczęściej happy meala? No niestety nasze dzieci. Dobra, i mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że nawet takie przewlekłe, długie stany zapalne, które nie są inwazyjne dla nas i których my nie czujemy, to są też podstawą chorób onkologicznych, a w dzisiejszym świecie jest niestety epidemia i wybuch chorób właśnie onkologicznych, nowotworowych. No ale żeby nie było aż tak smutno i tragicznie, no to zobaczmy, co nam sprzyja, czyli lista produktów, które zwalczają stan zapalny. Ta lista, o której zaraz Wam powiem, ona nie jest zamknięta, bo ciągle naukowcy znajdują nowe produkty, które nam pomagają. I one są, produkty spożywcze są ciągle przedmiotem badań wielu naukowców, ale to są produkty, które cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem i do tych produktów należą pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak tłuste ryby zimnowodne, łosoś, tuńczyk, makrela, śledź, ale z takich, że tak powiem, z Oceanu Atlantyckiego, czy z takich dzikich wód, a nie z hodowli. Te ryby najlepiej, żeby pochodziły. Również właściwości przeciwzapalne mają owoce jagodowe i to jest świetna informacja. Jesteśmy w okresie wiosennym, za chwilę lato, więc tych owoców jagodowych będzie mnóstwo i będziemy się nimi zajadać. To są również orzechy, ale te, które rosną na drzewach, czyli włoskie, laskowe i migdały. To są również różnego rodzaju nasiona, pełne ziarna, ciemnozielone warzywa liściaste, soja, włącznie z mlekiem sojowym i tofu. To jest również tempeh, to jest informacja dla wegan i wegetarian. To są również mikoproteiny, które pochodzą z grzybów, niskotłuszczowy nabiał, wszystkie rodzaje papryki. I pamiętajcie, że ostry smak nie jest oznaką stanu zapalnego, czyli papryka jak najbardziej. Również to są ostre sosy, na przykład z papryczki chili. To są również pomidory, buraki, wiśnie, marchew, rzepa, cukinia, ogórek, imbir, kurkuma i czosnek, oliwa z oliwek, kakao i gorzka czekolada, bazylia i czarny pieprz oraz wiele innych ziół, rośliny kapustne, takie jak brokuły, kalafior, kapusty różnego rodzaju, to jest też awokado, przyprawy curry. I znowu, jeżeli mówimy o produktach zwierzęcych, bo ktoś jest przyzwyczajony i nie chce tylko tych produktów roślinnych zjadać, no to jest na przykład filet z indyka, ale z zaznaczeniem z ekologicznej hodowli i kawa. Ja się bardzo cieszę, bo ja jestem fanką kawy. Kawa, są takie badania, które mówią, że osłabia stany zapalne.
I to jest taki bardzo ważny argument przemawiających za jej piciem, ale pamiętajcie, kawa w umiarkowanych ilościach, nie przesadzajmy znowu z tą kawą, czyli tak naprawdę, jeżeli jakiś produkt jest rzekomo niezdrowy, a w badaniach wykażą, że jest zdrowy, no to nie chodzi o to, żeby to stało się Twoim głównym napojem, bo Twoim głównym napojem w ciągu dnia zawsze i wszędzie powinna być woda, ale kawa jak najbardziej jest dopuszczalna i jeżeli ją lubisz tak jak ja, to bez wyrzutów sumienia można ją pić, pod warunkiem, że Twój stan zdrowia jest naprawdę na wysokim poziomie i my tutaj mówimy o profilaktyce. A teraz, żeby nie było tak cukierkowo i różowo, czyli tam całą listę, którą wymieniłam, produktów przeciwzapalnych, nie uzgodniłam tego z moim mężem, ale myślę, że będziecie mogli znaleźć taką tabelkę, czy takie zestawienie tych produktów pod moim live'em i to miało być do pobrania i mam nadzieję, że jest. Więc zajrzyjcie tam po live'ie, czy te produkty tam są. A teraz, tak jak powiedziałam, żeby nie było tak różowo, produkty, które należy ograniczyć, a najlepiej całkowicie je wyeliminować. No i takim produktem jest alkohol, czerwone mięso, tłuszcze nasycone i tłuszcze trans, czyli na przykład tłuszcze zwierzęce i utwardzone oleje roślinne, również żywność przetworzona. Biały chleb, biały ryż, frytki, słodzone napoje gazowane, biały cukier i syrop kukurydziany, kwasy tłuszczowe omega-6, glutaminian sodu i gluten. Ponieważ związek między stanem zapalnym a przewlekłą chorobą jest zbyt silny, żeby ignorować zdrowe żywieniowe wybory życiowe. Słuchajcie, zdrowe żywieniowe wybory życiowe to jest hasło, które ja wymyśliłam. To jest bardzo istotne, ponieważ jak sobie znajdziecie na przykład w internecie choroby o podłożu zapalnym, to tak naprawdę to jest większość chorób, żeby nie powiedzieć, że wszystkie choroby. Ale zatrzymajmy się trochę przy kwasach tłuszczowych omega-6 i omega-3, ponieważ ja ciągle w gabinecie z Wami rozmawiam na ten temat. Na ten temat szczegółowo mówiłam i omawiałam to już we swoich webinarach, ale szybciutko przypomnijmy sobie tutaj kilka zasad. W naszej diecie niezbędne są kwasy omega-3 i omega-6, ponieważ nasze ciała ich nie produkują. Ale nadmiar kwasów omega-6 jest powiązany ze stanem zapalnym. I szkodliwe działanie kwasów omega-6 można zneutralizować kwasami omega-3. W tym wszystkim zawsze chodzi o równowagę. Czyli nie chodzi o to, żeby nie jeść produktów z kwasami omega-6, bo jest to po prostu niemożliwe, tylko żeby je zrównoważyć kwasami omega-3. I tak samo i ten stosunek kwasów omega-6 do omega-3 najlepiej by było, żeby był na przykład 2 do 1 albo 1 do 1, a tymczasem w naszej dzisiejszej diecie wynosi średnio 16 do 1, To i tak jest łagodnie powiedziane, bo widziałam gdzieś takie opracowania, które mówiły, że potrafi nawet wynieść 40 do 1. Więc jak my mamy prowadzić tą profilaktykę przy takim stylu żywienia? I oczywiście możesz te kwasy omega-6 zrównoważyć omegą-3 na przykład poprzez suplementację. I znowu nie mamy slajdów, Wy już to znacie z moich slajdów, jest to omega-3 firmy Nutrilite. Dlaczego to? To ja już ten produkt, ja już wiele razy na ten temat mówiłam. Jest to produkt, który pochodzi z ryb, z wody, z dzikich wód, tak? Ryby są tam naprawdę zdrowe, tego pilnuje firma właśnie Nutrilite i jedna kapsułka dziennie wystarczy, żeby prowadzić szeroko posuniętą profilaktykę.
ale przypomnijmy sobie, jeżeli mówimy o pokarmach, jakieś są źródła kwasów tłuszczowych omega-6, czyli takich, na które Wy powinniście uważać. To są przetworzone oleje roślinne i najwięcej jest ich w oleju słonecznikowym, kukurydzianym, sojowym i olej z nasion bawełny. Taki też jest, więc musicie o tym wiedzieć. To są też przetworzone produkty zawierające olej sojowy, wołowina pochodząca od zwierząt karmionych zbożem, mięso kurze i wieprzowe pochodzące z chowu klatkowego, jaja kur inne niż z wolnego wybiegu, też tłuste fragmenty mięsa zwierząt hodowane metodami konwencjonalnymi. A teraz co zawiera oprócz tego suplementu? Dużo kwasów omega-3. Zawiera olej lniany, ale na takim oleju nie smażymy. To jest do używania na zimno. Olej rzepakowy i oliwa z oliwek. I teraz jest taka historia. Olej rzepakowy i oliwa z oliwek nie zawierają szczególnie dużo kwasów omega-3, ale mają najmniej kwasów omega-6. Omega-3 zawierają również orzechy, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że takie produkty jak na przykład smalec, masło, też olej kokosowy, to też mają niską zawartość omegi-6. I ostatnimi czasy zaczyna być bardzo wyraziście widoczna zasada, że prawdziwym problemem naszych chorób nie jest jedzenie w postaci naturalnej, ale właśnie spożywanie tej żywności przetworzonej. Jeżeli jeszcze opowiadamy sobie o kwasach omega-3, to oprócz tego oleju lnianego, omega-3 znajdziecie w tłustych rybach, w orzechach rosnących na drzewach. I to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o te kwasy omega-3, możecie to sobie jeszcze sprawdzić, ale mam nadzieję, że to wszystko wymieniłam. No i teraz, ponieważ tu dużo już zostało powiedziane na temat diety przeciwzapalnej, to powiedzmy sobie, czym jest optymalny styl życia dla ochrony naszego organizmu przed stanem zapalnym. Bo taki optymalny styl życia, który chroni nas przed stanem zapalnym, możemy również sobie zafundować. Czyli powinniśmy wszyscy spożywać mniejsze ilości tłuszczu, cukru i produktów przetworzonych, czyli przetworzonych szczególnie węglowodanów. Dodaj do swojej diety probiotyki, prebiotyki i kwasy omega-3, czyli suplementacja. Jeszcze raz Wam pokażę, tak, kwas omega-3, prebiotyk i probiotyk. Jak najbardziej takie rzeczy możecie zastosować u siebie. Jeśli nie wiecie, gdzie kupić, to zachęcam do kontaktu. Ale żeby te dobre rzeczy nie pochodziły tylko z suplementacji, powinieneś spożywać produkty probiotyczne, na przykład jogurty, na przykład kiszonki. Unikaj żywności chemicznie przetworzonej, zrezygnuj z alkoholu albo używaj alkoholu naprawdę w dawkach terapeutycznych, ja to zawsze mówię. Zmniejsz spożycie produktów o właściwościach zapalnych, czyli jeżeli nie pamiętasz, to odsłuchaj mojego live'a po raz kolejny. Postaw na produkty o działaniu przeciwzapalnym i te produkty znajdziecie pod moim live'em. Skutecznie zarządzaj stresem. Jeżeli nie potrafisz, to poszukaj grupy, która to potrafi. Ja zachęcam, czy społeczności, która się tym zajmuje, ja zachęcam do udziału w moich zajęciach jogi. To są zajęcia online w sobotę o 9 rano, ale można je również później obejrzeć, czy nawet wręcz z nami poćwiczyć.
i to jest odnośnie skutecznego zarządzania stresem. Zwracaj też uwagę na swoje emocje, które sprzyjają powstawaniu stanu zapalnego, i takimi emocjami jest złość i wrogość, gniew. I tu nie chodzi o to, żeby te emocje w ogóle się nie pojawiały, bo one będą się pojawiać, ale chodzi o to, żeby umieć sobie z nimi poradzić. Czyli ja zawsze mówię w gabinecie: akceptacja i odpuszczenie. Też bardzo ważne jest, żeby szukać medyczne przyczyny stanu zapalnego, medycyna akademicka jak najbardziej, i takimi medycznymi przyczynami może być zapalna infekcja drożdżakowa albo na przykład stres. I też powinniśmy kontrolować naszą wagę, i odnośnie kontrolowania wagi i również rozładowania stresu zapraszam Cię do wzięcia udziału w naszej grupie Health Point, czyli punkty zdrowia. Jest to grupa, która robi dziennie 10 tysięcy kroków i tak jest to możliwe, ale 5 tysięcy kroków jeszcze przed śniadaniem, po to, żeby przestawić swój metabolizm, po to, żeby przyspieszyć swój metabolizm, czyli po to, żeby szybko i aktywnie gubić nadmiar wagi czy nadmiar zbędnych kilogramów, mówiąc ładniej. Jeżeli jeszcze wrócimy do medycyny akademickiej na momencik, to tak, jest to możliwe, żeby zbadać stan zapalny w organizmie. Takimi parametrami to jest parametr CRP, czyli białko ostrej fazy, i OB. Ale z tymi parametrami jest tak, że medycyna akademicka mówi, że jeżeli Twój stan zapalny jest od 1 do 5, to jest ok, to znaczy jesteś zdrowy, nie ma żadnej choroby, i tak rzeczywiście jest, ale ja zawsze powtarzam, że zdrowy człowiek wskaźnik CRP powinien mieć do 1. Jeżeli jest powyżej, to nie panikujemy, nie histeryzujemy, ale przyglądamy się swojemu ciału, czyli wprowadzamy szeroko i pojętą profilaktykę, czyli ta profilaktyka polega na higienicznym trybie życia. To jest dieta przeciwzapalna, o której Wam dzisiaj powiedziałam, to jest mądry, umiarkowany ruch, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność przepuszczania i akceptowania swoich gwałtownych emocji, to jest również wysypianie się, to jest suplementacja, a jeżeli to wszystko Cię przeraża, przerasta i uważasz, że jest tego za dużo, to skontaktuj się z dobrym naturoterapeutą, mogę to być ja, ale niekoniecznie, również wiele, wiele innych osób prowadzących gabinety prowadzi taką szeroko i daleko posuniętą profilaktykę, czyli zachęcam Cię, jeśli masz jakieś obiekcje, jakieś pytania, porozmawiaj z osobą kompetentną na ten temat. Oczywiście zachęcam do kontaktu, to mogę być ja. Ja od 15 lat prowadzę gabinet, myślę, że mam już spore doświadczenie, więc mogę być takim Twoim doradcą odnośnie szeroko pojętej profilaktyki. No i cóż, i myśmy temat już na dzisiaj wyczerpali, ale to już też minęło 40 minut i ja wiem, że jak sama słucham różnych moich mentorów, to 40 minut naprawdę to jest bardzo długo, żeby skupić swoją uwagę. Ja jestem z całego serca Wam wdzięczna za to, że przychodzicie na te live'y, że potem je odsłuchujecie, że poświęcacie swój czas, żeby mnie słuchać, i że jesteście ze mną, bo ja te live'y już prowadzę drugi rok i naprawdę dla mnie to jest duży sukces. I mam nadzieję, że będziemy spotykać się nadal, więc kolejne nasze spotkanie jest za 2 tygodnie, znowu środa, godzina 19 na żywo, a potem oczywiście każdy live, każdy temat do powtórnego odsłuchania. Za dziś serdecznie Wam dziękuję
i zapraszam na za 2 tygodnie. Życzę Wam jeszcze miłego wieczoru, może aktywnego, ponieważ mamy lato, długo jest widno i możemy jeszcze długo spacerować, czy długo cieszyć się na przykład ogródkiem, czy siedzeniem na ławce, na huśtawce wśród zieleni. Dziękuję Wam serdecznie. Dobrego wieczoru.